Siemano, siemano! Zakolników TV otwiera bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach. A dzisiaj już będzie 10 materiał z interesujących shipów. O tak! Okrągły jubileusz, może jakieś niespodzianki, może znowu coś od widzów. A więc zaczynajmy. Pierwszy ship, o który byłem proszony, żebym zaprezentował, jest to Justin X Anna Maria. Sędzia Wesołowska. Ja pierdolę. Naprawdę. Powiem wam tak. Te postacie pod względem charakteru bardzo do siebie pasują, bo Justin, jak i Anna Maria są bardzo narcystycznymi osobami. Patrzą tylko na wygląd i tylko na siebie. To jest, można powiedzieć, para, że niemalże idealna. Aczkolwiek patrząc na ich charakter, no często by to chodziło do kłótni, bo każdy by tylko patrzył na swoje, że tak powiem, dobro. Plus Justin, no, w drugim sezonie, czyli w planie totalnej porażki, no, był przez pierwszą połowę sezonu antagonistą. Natomiast Anna Maria, no, nie jest zbytnio postacią antagonistyczną w czwartym sezonie, tylko taką osobą mocną, wierną co do wydarzeń, które miały tam miejsce. Praktycznie wszystko, co się działo w czwartym sezonie, z jej udziałem do samej, można powiedzieć, jej eliminacji. Ona to odbierała na takiej zasadzie, że była mocno bierna, miała wszystko dosłownie gdzieś i nic ją dosłownie, no powiedzmy sobie szczerze, nic ją kompletnie nie obchodziło. Natomiast Justin pierwszy sezon był takim typowym lalusie, który tylko ładnie wygląda i nawet się kurde nie odzywa, tylko miał tam może z 5 linii dialogowych przez cały swój udział w wyspie totalnej porażki, poza oczywiście specjalnym odcinkiem pierwszego sezonu, gdzie zmienił taktykę i stał się bardziej już antagonistyczny, zaczął używać, no, za przeproszeniem, mózgu. Teraz Anna Maria w czwartym sezonie nie jest na tyle bierna wszystkiemu i wszystkim, ma wszystko dosłownie gdzieś, gdzie mogę tutaj stwierdzić, że ona jest taką typową, nie wiem, taką typową pustą, nie wiem, jak to nawet nazwać, takim typowym pustym pustakiem, człowiekiem, pustym pustakiem, Boże. Dobra, to jest taki typowy pustak, który nie powinien w ogóle, moim zdaniem, nawet uczestniczyć w rywalizacji, ale co ja tam wiem, nie jest to jakaś zła postać, ale jest na tyle bierna, że w sumie ja, i w sumie w sensie, że nawet ja jakoś jej mocno nie lubię, ale jest dla mnie obojętna Anna Maria. Są takie nawet fajne rzeczy związane z gangiem, które mi się podobały, że nie wiem, skakała na tej na przykład trampolinie i sobie przywaliła łbem w drzewo. To akurat dla mnie było śmieszne w pierwszym odcinku Zemsty Wyspy. No jest to też rzeczy, które mocno irytują, ta cała bierność jest taka irytująca. No że no masakra. I jak ja bym miał temu ocenić ten ship, tak realnie patrząc na to? Ship jak najbardziej realny, miałby sens, jeśli by wystąpiłby w kanonie, ale czy bym go w ogóle w kanonie chciał? Szczerze, no nie jest, więc tutaj takie 4 na 10 od biedy mogę tutaj moim zdaniem skromnym dać. Następny ship jest to Ewa X Ezekiel. Szczerze, kompletnie by to nie miało sensu, ponieważ Iwa ma raz, że problemy z agresją, raz, że nienawidzi seksistów takich jak jest Ezekiel. 3. Ezekiel do dosłownie policza każdą dziewczynę, jaką da trafi seksistowskimi żarcikami, że są słabsze i innym tego typu, można powiedzieć, rzeczy, jakie gada, inne tego typu teksty. Więc mogę jasno stwierdzić, że jakby Ewa miała być z Ezekiel, to prędzej by go zatłukła młotkiem albo jakimś innym ciężkim przedmiotem, na przykład fortepianem, nie? Mówię, byłyby gagi rodem z Toba i Jerego, że nie wiem, Ewa zrzuca na Ezekiela fortepian albo inne kurde rzeczy, albo kowadło na przykład, jak to było w podsumowaniach w drugim sezonie. Naprawdę, no nie działoby się zbyt dobrze w mojej opinii i uważam, że ship Ewa X Ezekiel nie miałby kompletnie żadnego sensu, raz, że Ewa nienawidzi seksistów i jest po prostu do osobą mocno agresywna, a Ezekiel to jest Ezekiel. Ezekiel jest seksistowski. No i wręcz nabija się z kobiet, więc tutaj Ezekiel to jest Ezekiel. No dobra, w trzecim sezonie było widać, że chciał się zmienić, ale zamieniono go w goluba, więc lepiej ten wątek pobijmy, więc tutaj do Ezekiel, no raczej nigdy kobiety nie będzie miał, że tak to powiem. No i tyle tak na dobrą sprawę, więc tutaj jak ten ci pocenię, to takie
1 na 10, powiem wam szczerze, że dam. Naprawdę, 1 na 10. I teraz kolejny ślip to jest Bridget X Harold. Szczerze, Bridget X Harold, ja pierdolę. Dziewczyna, która zawsze kojarzy się, że jest wiadomo w związku z Jeffem, surferka, osoba mocno przyjazna, lubiana przez wszystkich, jak przez fanów, jak i przez uczestników. Naprawdę. Związamy się z Haroldem, który no niby jest przegrywem, ale też nie do końca jest przegrywem, ponieważ na planie totalnej porażki zajebiście sobie radził z Duncanem i praktycznie dotarł się do finałowej piątki, więc tutaj no po prostu Harold przez swoją, jest bardzo inteligentną osobą, tego mu akurat nie mogę odmówić, ale jest bardzo ciapowaty, fajtłapowaty, jedynie fajtłapowatością, bo mógłby troszeczkę, nie wiem, zbliżać się jakoś utożsamić, w sensie taki, że mogliby mieć ten sam problem, bo też było nam pokazane, że Bridget jest troszeczkę fajtłapowata w pierwszym sezonie, no i Harold ma podobną przypadłość, więc po prostu często popełnia błędy, nie? Aczkolwiek Bridget się wyrobiła i naprawiła swoje błędy, wiadomo, zniszczyła skrzypce Courtney, ale potem już takich dziwnych akcji z jej udziałem nie było. Natomiast Harold często popełniał błędy i dał się nękać Duncanowi, więc tutaj mogła, nie wiem, Bridget jakoś zbudzić i taką odwagę i w ogóle, że ten, no, Harold by się w ogóle nie bał i można powiedzieć Duncana i tak dalej, w końcu by mu się postawił, aczkolwiek czy do czegoś takiego by doszło, no raczej wątpię, że do czegoś takiego by w ogóle doszło, bo Harold jest mocno uległą osobą i łatwo się po prostu poddaje, więc tutaj ciężko by było. W sensie łatwo się poddaje, jeśli chodzi o takie, można powiedzieć, konflikty, przynajmniej tak na początku było. Natomiast już na planie wyrobił sobie taką, można powiedzieć, odwagę, że no, był nawet w stanie znokautować Duncana, bo jak się zdenerwował, więc jak najbardziej tutaj Harold nie jest przegrywem, jest osobą na pewno wartościową, ale czy osoba, która tylko stawia na inteligencję, pasowałaby do osoby, która jest mocno otwarta na ludzi i lubi zawiązywać nowe kontakty międzyludzkie? Szczerze, nie. Stanowcze nie. Harold i Bridget do siebie kompletnie nie pasują jako przyjaciele nawet, jako ship, mimo że jakoś tam Bridget nie miała jakichś złych, można powiedzieć, złego nastawienia do Harolda, on tak samo do niej, więc tutaj może jakaś drobna przejść z tego się, można powiedzieć, wywiązała, ale nic tak poza tym, nic więcej, bo jest skromny opinii, więc jak to się poceniam, no takie 3 na 10 bym dał, takie kurde 3 na 10 bym dał, bo na nic więcej tutaj liczyć oczywiście nie można. I ostatni ship na tym odcinek, Heather x Jeff. O Boże, luzacki imprezowicz plus taka typowa drama queen, jak ja to lubię nazywać, królowa dramy, ta, która praktycznie lubiła każdy pierwszy sezonie manipulować, lubiła krzywdzić innych, czytała cudze pamiętniki. Co jeszcze mogę wymienić? Chciała zniszczyć związek jednej z dziewczyn. No, naprawdę, no, niezłe jaja. Naprawdę, niezłe jaja, mogę rzec. I co ja na ten temat uważam? A Jeff z kolei, co ja na ten temat uważam, że nie pasowałaby do Jeffa, a ta z druga strona. Jeff, osoba, która jest miła, przyjazna, luzacka, lubi imprezować i lubi spotkania towarzyskie. No nie jakby pasowali do siebie, by się pozabijali, po prostu Jeff by z nią nie wytrzymał, a ona z nim by nie wytrzymała, więc tutaj moim zdaniem, tutaj gdyby oni byli shipowani, to byłoby bardzo, bardzo ostro i bardzo źle. Nie chciałbym czegoś takiego zobaczyć na pewno kanonicznie. Więc jak ja to oceniam? No takie, no 1 na 10 bym mógł dać, powiem szczerze, 1 na 10, a nawet 0 na 10 bym zaryzykował. A teraz do was pytam, jakie wy macie shipy, moi drodzy? Napiszcie w komentarzach. Może nawet niektóre z tych shipów się pojawią w kolejnym materiale. Do zobaczenia, cześć, na razie.